Panowie, rozmawiamy o tym, jak wiele jest niespodzianek w plus lidze. Sebastian Świderski powiedział już o niespodziance w Rzeszowie. Niespodzianką chyba jednak, Wojtek, był też wynik w Kędzierzynie. Porażka 2-3 Zaksy, drużyny bez Sebastiana Świderskiego na razie, z częstochowskim AZS-em. To jest dla ciebie zaskoczenie, ten wynik? Znaczy, zaskoczenie to chyba za duże słowo. Po prostu wynik, który mógł się również przydarzyć i się zdarzył. To jest liga, jej wczesny etap. Ja tu z Sebastianem z jednym się zgodzę, że faktycznie brak treningów na pewno nie pozwala zespołom ustabilizować i doszlifować sobie pewnych elementów gry na dobrym poziomie, bo też potwierdzę, że niestety na razie poziom ligi jest bardzo niski, nawet bym powiedział bardzo niski, bardzo nierówny. Natomiast troszkę nie usprawiedliwiam tych lepszych zespołów, że to one... Ale to wszystko jest przykryte one... emocjami, Wojtek, takimi emocjami, dobrze, bardzo dobrze, że gdzie kibice tym żyją. Zobacz, jak wyglądają hale, jak to było tutaj w Rzeszowie nie... chociażby, jak to jest w Kędzierzynie, jak to jest w Bełchatowie. Zgadza się, tutaj kibice absolutnie są zafascynowani, dalej są zaangażowani i właściwie jeden taki, może niechlubne miejsce, w którym się pojawiły takie wyraźne dziury na powierzchni trybun, no to Jastrzębski Węgiel, mała hala, a jednak troszkę pustki. Czyżby słabsza gra Jastrzębskiego troszeczkę, albo właśnie te środowe mecze, które są, no załóżmy, w terminie niedogodnym dla ludzi pracy, tak? Ale o jednej muszę rzeczy powiedzieć. Nie widzę jednak łatwego usprawiedliwienia, że zespoły te lepsze, mające o wiele bogatsze składy, i nie mówię tu o finansach, broń Boże, tylko mówię o personaliach, nie potrafią wyjść z tych kłopotów właśnie łagodniej. To ci słabsi powinni mieć więcej problemów, choć tutaj jest taka analogia, że oczywiście lepsi mają więcej kadrowiczów, zawodników, którzy nie przepracowali całego okresu. No i to się wszystko kumuluje. No i mamy taki efekt troszeczkę, który powoduje tą ilość, nazwijmy ich ogólnie, niespodzianek. Sebastian, pytanie do ciebie. 7 kolejek za nami, 8, przepraszam, kolejek za nami. Powiedz, kto jest dla ciebie odkryciem tej ligi? Czy to drużyna, czy to zawodnik? Myślę, że już można pokusić się o pierwsze wnioski. A kim jesteś rozczarowany? Postawa Częstochowy tutaj może nie wzbudza sensacji, ponieważ jest to zespół zawodników doświadczonych, którzy już grali w lidze wielokrotnie. Powrót Dawida Murka przede wszystkim na parkiety spowodował to, że ten zespół gra po prostu spokojnie, gra fajną siatkówkę, bardzo ciekawą. Sprawił kilka niespodzianek, chociażby ta ostatnia właśnie wspomniana przez was w Kędzierzynie. Oni również pokonali wcześniej Rzeszów, Jastrzębie. Także jest to zespół, który właśnie z tymi mocnymi potrafi grać i gra. Także to na pewno należy zapisać na plus tej ligi. A rozczarowaniem no tutaj na pewno chyba Olsztyn, który no zajmuje, okupuje te ostatnie pozycje. Na pewno wszyscy, łącznie z włodarzami tego klubu, spodziewali się więcej. No ale niestety, no nie zawsze wszystkie takie niuanse można zgrać w jedno. Nie zawsze nazwiska grają, tylko po prostu trzeba wyjść na boisko i udowodnić to, jaką się jest drużyną. No, o Olsztynie będziemy jeszcze mówić. W tym tygodniu szykuje nam się hit na Torwarze i to też jest chyba zaskoczenie in plus. Postawa warszawskiej Politechniki, która zmierzy się ze Skrą. Nie ma już biletów na to spotkanie. Drużyna, która no, wygrała sporo spotkań. Przyznasz, że po poprzednich sezonach jest to w jakiś sposób zaskoczenie? Znaczy zaskoczenie. No, na pewno powrót Kubiaka, Zbyszka Bartmana bardzo wzmocnił ten zespół. Jest to parę zawodników, którzy no, potrafią przesądzić mecz. Zresztą już nie jeden mecz właśnie ci dwaj zawodnicy wygrali. Dodatkowo powrót po operacji Roberta Prygla, Marcina Nowaka, to są to bardzo doświadczeni zawodnicy ligowi, którzy no, już parę ładnych lat grają. Także stworzono zespół, który potrafi grać, potrafi wygrywać. Także cieszy fakt, że i w końcu stolica doczekała się zespołu, który potrafi rywalizować z najlepszymi. A cieszy też fakt, że w stolicy jest takie duże zainteresowanie tą siatkówką i Torwar w końcu będzie zapełniony na meczach ligowych. Dobrze, Sebastian, ostatnie pytanie do ciebie. Które miasto będzie stolicą polskiej siatkówki pod koniec sezonu? To jest trudne pytanie, ciężkie, raczej wolałbym nie odpowiadać. Powiem troszeczkę tak przewrotnie. Chciałbym, żeby to był ponownie Kędzierzyn. O. Dziękuję ci bardzo, Sebastian Świderski. Wracaj do zdrowia. Trzymamy za ciebie kciuki. My za Dziękuję chwilkę... bardzo, pozdrawiam również wszystkich. Dzięki serdeczne. Wojtek, my będziemy za chwilkę rozmawiać o AZS-ie Olsztyn, bo tam zwolniono trenera.